Dzień 37. Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, jego historia, jego plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie. Papież Franciszek. Papież uczy nas, kiedy przychodzi burza życiowa, nie bój się oddać Bogu ster twojego życia. Kiedy przychodzą trudności, jak przyszły na Józefa, on pierwsze co zrobił, oddał Bogu ster swojego życia, bo wiedział, że Bóg panuje. Przyłapujemy apostołów, kiedy zabrali Jezusa tak, jak był w łodzi. Zabrali Go. Zabrali, ale nie uczynili Go kapitanem. Nie dali Mu steru do ręki. W ogóle o nic Go nie pytali. Oni, eksperci od morza, eksperci od pogody, rybacy od urodzenia, mężczyźni hardzi, o dłoniach jak szpony i wielkich ramionach. A on, syn stolarza, pewno nawet pływać nie umiał, więc zabrali go po prostu jak pewną przeszkodę jakąś i z tyłu kazali mu usiąść. Zresztą Jezus nigdy nie szukał pierwszych miejsc. I nagle tych wytrawnych rybaków spotkała gwałtowna burza, że sobie wreszcie, chciałoby się powiedzieć, nie radzili w życiu. Więc obudzili Jezusa i mówią: Mistrzu, nic Cię to nie obchodzi, że my giniemy? A Jezus nie powiedział: o, dotychczas to wyście się mną nie zajmowali, tylko po prostu im pomógł i nastała głęboka cisza, tak że nijak się nie mogli odnaleźć w tej głębokiej ciszy ze swoją płytką wiarą. Więc takie przebudzenie przez Jezusa jest nam potrzebne. Nie pozwólmy, żeby Jezus zasnął w naszych łodziach, w naszej żegludze, bo On zasypia, kiedy się Nim nie zajmujemy, bo mamy swoją łódkę, mamy swoje życie, mamy swój porcik, tu co mujemy, tam co mujemy, mamy swoje życie bezpieczne, jesteśmy w kościele, może we wspólnocie religijnej i razem sobie wiosłujemy modlitwą we wspólnym uwielbieniu, równym odmawianiu różańca, że nieraz już Jezus nas nie obchodzi i w ogóle nawet o Nim nie myślimy. Można bowiem się modlić i nie spotkać się z Jezusem, gdy zadowalamy się wszystkim, tylko nie Nim. On wtedy usypia w naszej łodzi, bo zadowalamy się tym, co nam dał, a nie Nim. Dlatego na szczęście spotykają nas burze życiowe, które jak budzik o 5 rano dzwoni, ale budzi nas z uśpienia, choć tak trudno znieść jego dźwięk. Więc dobrze, że przychodzą takie chwile burzowe, żeby zobaczyć, o kogo chodzi w naszym życiu, żeby obudzić Jezusa, bo może gdzieś usnął. Nie po to Chrystus jest nam potrzebny, żeby posprzątał śmieci w naszej łódeczce, żebyśmy my się czuli fajnie i miło w życiu. Tylko my sprzątamy swoją łódeczkę, swoje życie, oddając Bogu grzechy w spowiedzi, żeby to się On dobrze czuł w nas, kiedy przyjdzie podczas Komunii Świętej. To Jezus ma się we mnie dobrze czuć, a nie ja się mam dobrze czuć, dlatego Jezus będzie mi sprzątać i wyrzucać mój syf. Nie po to Bóg nam jest potrzebny, żebyśmy mieli spokój moralny i byli zadowoleni ze swojego życia. Tylko wyrzucamy swoje śmieci, żeby bo to Bóg był zadowolony i ugoszczony w naszym życiu. Dlatego burze życiowe są nam bardzo potrzebne, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi w naszym życiu. O spokój i zadowolenie, czy o Boga i Jego chwałę.